Cześć, witajcie po dłuższej przerwie. Jak widzicie, znajdujemy się w garażu. Tu stoi Polonez Borewicz. Za mną stoi Atówka. Jak niektórzy widzieliście na moich poprzednich filmach, jakiś rok temu, robiłem mały remont silnika. Głównie polegało to na remoncie głowicy. Dół był dobry, nie było słychać panewek, kompresja była dobra. Nie kopcił na niebiesko, także uważałem to najsłuszniejszą opcję. Niestety to się zemściło, bo pojeździłem może pół roku. W międzyczasie było parę imprez. Była jedna impreza na torze, tak zwana klasyczna pojeżdżawka. No i Polonez dostał trochę po garach. No i niestety, mówiąc delikatnie, silnik się wysrał. Nie ma kompresji na trzecim cylindrze. Jeszcze nie wiem dokładnie, co jest przyczyną, czy to jest wypalony zawór, ale podejrzewam, że to pierścienie. Strasznie dmucha z odmy, kopci na niebiesko, dlatego postanowiłem, że nie będę więcej inwestował w ten silnik i w międzyczasie zakupiłem sobie drugi silnik. Zaraz wam go pokażę. Przepraszam za bałagan, ale jak kupiłem ten silnik zimą, wstępnie go rozebrałem, tak wszystko tutaj zostało, jeszcze nie jest ruszony. Jest to silnik 1.6 z Polonesa Karo Plus z hydrauliką, czyli ma kasowane hydrauliczne luzy zaworowe. Silnik miał teoretycznie przejechane 100 tysięcy, no niestety, jak się później okazało, przy rozbiórce silnika panewki były wyjechane do zera, jak to bywa w tych silnikach. Zresztą podobna sytuacja była z moim Polonesem Atu. Gdy go kupiłem, miał na liczniku 134 tysiące km, żeby nie skłamać. No i niestety panewki też były wyjechane do zera. A wątpię, żeby ktoś bawił się w przekręcanie licznika, bo w przypadku Polonezów jest to po prostu bez sensu. No i teraz plan jest konkretny. Mam już zrobiony szlif wału, mam zakupione nowe panewki. W tym silniku jeszcze występowała jedna poważna wada, mianowicie wycierał się wałek rozrządu. Dlatego wałek rozrządu mam też nowy. Mam nowe szklanki hydrauliczne. Zostało to wszystko teraz wyczyścić, odmalować, poskładać. Dodatkowo mam jeszcze w planie założenie wspomagania. Taki mały bajer, a jest bardzo przydatny. Przyzwyczaiłem się już jeżdżąc Atu ze wspomaganiem. Dużo roboty z tym nie ma. Pompę mam już przy silniku. Muszę jeszcze kupić przekładnie, przewody, zbiorniczek. Kawałek wałka i guma do grodzi. Idzie to wszystko bez problemu założyć, nie psując zbytnio jakoś oryginalności auta, jeśli ktoś by był jakimś tam super purystą. Wcześniej muszę jeszcze wyjąć stary silnik, bo będę z niego przekładał cały osprzęt. Trzeba przyłożyć przednią obudowę rozrządu, bo przy oryginalnym silniku na wtysku jest przy niej miejsce na czujnik położenia wału. Kolektory, sący i wydechowy zostają od starego silnika. Obudowa termostatu od starego silnika, pokrywa też od starego, miska olejowa też od starego. Alternator mam już założony z plusa, jest zrobiony upgrade, bo na oryginalnym alternatorze przerabiałem chyba ze 3 albo 4, to nigdy nie mogłem uzyskać dobrego ładowania na wolnych obrotach, zawsze spadało około 12. Na alternatorze z plusa mam cały czas 14,2. Nie ma tam z tym najmniejszego problemu. Przy okazji zrobimy jeszcze jeden upgrade, założymy elektryczną pompę paliwa, bo przy tym bloku nie ma już miejsca na mechaniczną pompę. Teoretycznie miejsce można by zrobić, można by odwiercić blok, ale na wałku rozrządu nie ma już popychacza do pompy, także pompa musi być elektryczna. To nawet lepiej, bo przy gaźniku, zanim ta mechaniczna pompa napompuje, to trzeba kręcić i kręcić, jak samochód dłużej postoi. A tak, gdy założymy elektryczną pompę, to nie mamy z tym żadnego problemu. Bzyt, jest gaźnik napompowany. Polonez już stoi dobre kilka miesięcy. Nieodpalany. Założyłem naładowany akumulator i możemy spróbować go odpalić. Pokażę wam, jak chodzi ten silnik na 3 cylindry. No, co się oszukiwać. Chodzi jak Ursus. No, ale zaraz zobaczymy, czy w ogóle odpali. Mamy kluczyki, centralny zamek. Spróbujemy się tu wcisnąć. O, ten zapach w
Borewiczu jest całkiem inny niż w Szatówce. Pachnie jak prawdziwy polonez. Gdzie tu jest ta tranka? Sanie. No, spróbujemy go na gazie odpalić, bo benzyny tam prawie nie ma praktycznie. Chodzi. Brzmi strasznie, ale chodzi. Jak widać, mam zrobione podświetlanie klawiszy na zielono, czego nie było w oryginalnym Borewiczu, ale jest bardzo przydatny w nocy. Poczekamy, aż się silnik trochę nagrzeje, będzie można wyłączyć sanie, jak chodzi na wolnych obrotach. Jeszcze napominając, dla alternatora z plusa mamy zapalone światła. Spróbuję trochę obroty obniżyć jeszcze, chociaż nie bardzo idzie na tych bez tego trzeciego cylindra. No, mamy powiedzmy te 900 i jak widać ładowanie mamy 14 V cały czas, także jakby ktoś miał problemy z ładowaniem, to serdecznie polecam taki alternator z plusa 70 A, na pewno będzie zadowolony. Chodzi trochę jak Christine na filmie Carpentera przed remontem jeszcze. No i tak to wygląda. Silnik chodzi jak sieczkarnia, cały się trzęsie. Praktycznie musi być cały czas na saniu, bo gaśnie. Gasimy go sobie, cyk. Także powoli ruszamy z remontem. Mam nadzieję zdawać relacje na bieżąco na filmach. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No a tymczasem trzymajcie się, no i cześć.